Właśnie spały nagle jakiś głos. Głos anielski prosto z nieba, dziwny, lecz wspaniały. A czy wiecie, co anioły wtedy wyśpiewały? Gloria, gloria, in excelsis Deo. 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 Przebudzili się pasterze, co w polu rzemali. Nie pojmują, co się dzieje, śmiesznie powstawali. Boże Narodzenie to czas, gdy świat ogarnia radość. Zatrzymajmy się, by wspólnie cieszyć się tą chwilą. Witamy przybyłych do nas gości, księdza proboszcza Bogusława Offmana. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Waldemara Skórzyńskiego. Radnego gminy Rzekuń, pana Bogdana Mierzajewskiego. Przewodniczącą Rady Rodziców, panie Marzenę Wolmerer. Witamy pana dyrektora i całą społeczność naszej szkoły i zapraszamy na chwilę radości. Wigilijny wieczór już przy stole, blisko ludzie, a dalej zwierzęta. Pachnie lasem gałązka jadłowa, przyodziała się zima na święta. Garstka siana pod białym obrusem, śpi pogodnie malutki Jezusek, wymoszczony gwiazdami kołysce. Pochowały się grzechy do kąta, oślepione płomieniem od świecy. Pora, żeby ich w sercu posprzątać. Niech w nim radość jak złoto się świeci. Między niebem i ziemią, jak okno pod powieką, rozwarło się morze, żeby nawet najgłębsza samotność mogła znaleźć swą drugą połowę. Trwa Wigilia, Bóg przyszedł do ludzi, by nad nami przez wieki królować. W czystych sercach nadzieja się budzi, jakby świat się zaczynał od nowa.
Już słychać kolędy, już pachnie świętami. Syn Boży się rodzi, by zamieszkać z nami. W betlejemskiej grodzie, róbeczku na sanie. I w każdym kościele tam jest jego mieszkanie. Więc jak pastorzy idzie do niego, idzie cięcie modlitwy, z czasem myślimy. Prosimy o pokój na świecie, żeby było szczęśliwe tysiąclecie. By jedność i zgoda wszędzie panowały, błogosław nam Jezu, Panie Boże mały. Przyszedł anioł Nazaretu progi do Panny Maryi, panienki ubogiej. Przyniósł jej na jasnych, złocistych promieniach od samego Boga takie pozdrowienia. Zdrowaś bądź Maryjo, pełna łaski Bożej, Pan z Tobą, Twe serce niechaj się nie trwoży. Tyś błogosławiona między niewiastami, Twoim Synem będzie sam Bóg, pełen chwały. Przyjdzie na ziemię Syn Boży maleńki, będą Go piastować Panny Maryi ręce. Niech jak ranna rosa Bóg z nieba przychodzi, niech się biednym ludziom Zbawiciel narodzi. Betlejem w małej stajence, nocą, gdy spał świat cały, Najświętszej Maryi Panience narodził się Jezus mały. W Betlejem w małej stajence, na miękkim leżąc sianeczku, wyciągnął do wszystkich ręce Jezus mam żubeczku. W Betlejem w małej stajence, tam stali pastuszkowie, pokłon oddali Panience i małemu Jezusowi. Przylecieli aniołowie jak ptaszkowie z nieba i śpiewali dzieciąteczku wesoło jak trzeba. Powiadali niesłychaną na świecie nowinę. Panna czysta na sianeczku zrodziła dziecinę. W szopie cichej, ubożuchnej, przy świętej matusi leży w żłobie na sianeczku mały Jezusik. Dzieciąteczko w żłobie, kłaniam się dziś Tobie. Leży w żłobie na sianeczku, a nie w kolebusi. Rączką świętą błogosławi mały Jezusik. Bądźże pochwalony, Jezu narodzony. Nad stajenką chór aniołów radosną pieśń nuć. Przez sen lekko się uśmiecha mały Jezusik. Gdy Pan Jezus się narodził w szopce w Betlejemie, wielka gwiazda oświeciła swoim blaskiem ziemię. I wszyscy ludzie w tej świętej porze niech powitają Dzieciątko Boże. Niebo opuszcza, do nas przychodzi, więc kochajcie Go starsi i młodzi. Do Dzieciąteczka w promieniach gwiazdy na głos aniołów niech spieszy każdy. Przystroimy stajenkę pachnącą jedliną, zaśpiewamy kolędę z Najświętszą Rodziną. Z opiekunem Józefem, z Najświętszą Panienką, zabawimy dzieciątko wesołą piosenką. Zostaniemy przy szopce chociażby do rana, by się z nami cieszyła dziecina kochana. Obdarzymy dzieciątko szczerymi darami, poprosimy, by na zawsze zostało tu z nami. Podnieś rączkę maleńką, błogosław nam dziecię. Wszystkim dzieciom błogosław, co żyją na świecie. Niech od żłóbka świat idzie braterstwo i miłość, by już głodnych, bezdomnych na świecie nie było. Jasny jak słońce doczeka.
się zagra chodce w niebiańska kapela. Anioł harfę nastroi, a trąbki, gwiazdeczki, wiatr na dzwonkach dzwoni i dźwięczą szypeczki. Są święci na niebie, a ludzie na ziemi. Nie rozweselić siebie, my także umiemy. Wyśpiewajmy ci miło, najprościej jak dzieci. Nie pytając prośby, wyjdziemy naprzeciw. Nad stajenką wiatr na święcie, do stajenki i do dzieci. I do dzieci w równych rzędkach niosą serca da dzieciątka. Przez zimowe białe drutki małych dzieci tu pionuszki. Chodźmy razem do stajni progu, chcemy pieśń zaśpiewać Bogu. Dzieciątko w łowie, kłaniam dziś się Tobie. Bądź pozdrowiony, Jezu Narodzony. Przy żubeczku klęka święta panienka. Jak aniel w niebie, tak chcę kochać Ciebie. Leżę w żłobku cichutko, nie płaczę, więc pobiegnę, uklęknę, zobaczę. Malusieńki, nagusieńki w chuścinie, matuleńka rządzą ręką owinie. Wiatr przez szpary w lichy szopie dmucha, wuj i osio swoim ciepłem huk. Owca wełnie swej puszystej tuli, śpi dzieciątko mój maleńki oj luli. W noc Bożego Narodzenia, chodźcie i wy dzieci,
do stajenki Jezusowej, gdzie gwiazdeczka świeci. Pójdźcie, dzieci, się pokłonić z bliska i z daleka. Jezus w stajni narodzony bardzo na was czeka. Jezus zrodził się wśród ludzi, bo nas kocha szczerze. Cieszmy się jak aniołowie, króle i pasterze. Pan Jezus, Syn Boży, ukochał bardzo świat i przyszedł tu na ziemię. On, Bóg nasz i nasz brat. Teraz tę nowinę trzeba zanieść już do ludzi. Chodźmy prędko to ogłosić, pasterzy pobudzić. Wstańcie, wstańcie, pastuszkowie, słuchajcie nowinę. Tam w szopeczce, na sianeczku, leży Bóg dziecina. Tylko pasterze słyszeli śpiewów anielskich tony, tylko pasterze widzieli niebios odkryte zasłony, tylko pasterze widzieli aniołów pełnej jasności, lecz czemu tylko pasterze? Bo byli cisi i prości. Szczęśliwa to nowina, że Bożego ujrzył Syna, a wiecznie szykając rana, pójdźmy witać tego Pana. A żeby usłyszeć różka małego, to każdy z nas przeniesie podarek dla niego. Chwała ci, Panie, złożony na ścianie w biednej stajence. Chwała dziewicy, Boga rodzicy, przeczystej panience. Witamy ciebie, Jezu maleńki, coś się narodził tu wśród stajenki. Moje serduszko tak kocha ciebie, jak te święte aniołki w niebie. Tak się cieszę, dzieciąteczko, że zostaniesz z nami, że przyniosłem ci w podarku koszyk z jabłuszkami. I
i zaśpiewajcie miło kolędę, aby dzieciątku ładnie się śniło. Dzień mi dobry Jezu, wielki nasz Panie, nasze podalki i nasze śpiewanie. Chodźmy razem do Betlejem, dibi, 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 da. Jezusku, pora spać, ja Cię będę dziś kołysać. Jezusku, pora spać, ja Cię będę kołysać. A Ty, Witku, na fleciku, fili, 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 la. Jezusku, pora spać, ja Cię będę dziś kołysać. Jezusku, pora spać, ja Cię będę kołysać. A Ty, Ewka, na skrzypeczkach, dylu, 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 ta. Jezusku, pora spać, ja Cię będę dziś kołysać. Jezusku, pora spać, ja Cię będę kołysać. Teraz Błażej na gitarze, tę, 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 tę. Jezusku, pora spać, ja Cię będę dziś kołysać. Jezusku, pora spać, ja Cię będę kołysać. A Ty, Janie, na fortepianie, plum, 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 plum. Jezusku, pora spać, ja Cię będę dziś kołysać. Jezusku, pora spać, ja Cię będę kołysać. A Ty, Bęku, na bębenku, bum, bum, bum. Jezusku, pora spać, ja Cię będę kołysać. Z dalekiego wschodu, piaskami pustyni, jadą trzej królowie, bardzo już zmęczeni. Od miasta do miasta w słonecznej spiekocie rozpytują wszędzie o królewskie dziecię. Nikt jednak im wskazać nie potrafi drogi, w pałacach go nie ma, bo to król ubogi. Zawierzyli przed to gwieździe nad Betlejem, ona im stajenkę wskazała promieniem. Przybyłem z dalekiej arabskiej krainy, by na własne oczy ujrzeć mego Pana, by usłyszeć miło dla ucha nowinę, która wszystkim ludziom jest dana. Odjadę do siebie pełen mocy, wiary, lecz również zjawiłem się tu i po to, by jak królowi złożyć dziś ofierze tę złotą szkatułkę, co zawiera złoto. Witam Cię, witam, na ziemskim padole. Witam Cię, Jezus dawno obiecany. Witam Cię, śliczny, choć bierny pochodę, zrodzony w szopie i w żłobku na szanie. Składą kadzidło wonne jako Bogu i kapłanowi, co łaski w krąg sieje. Spraw, abym odtąd kroczył taką drogą, co wzmacnia wiarę, miłość i nadzieję. Thank you.
Przyszedł do nas Jezus pustą, ciemną nocą. Otwórz przed Nim serce, by nieco odpoczął. Przyszedł do nas Jezus z nieba wysokiego. Zlub przy stole miejsce, powitaj jak swego. Przyszła do nas radość i na progu czeka. Zaproś ją do środka, bo przyszła z daleka. Przyszła do nas miłość, mała jako groszek. Gdy ją pokochamy, to prędko urośnie. Syneczku mój mały, maleńki, uśmiechasz się słodko przez sen. Wśród brudnych ścian biednej stajenki twa wdzięczna twarzyczka mi śni. Chciałabym dla ciebie, syneczku, piękniejszy, bogatszy mieć dom, bo godzien pałaców królewskich, ten, kto w niebie zostawił swój tron. Ale ty nie narzekasz, nie płaczesz, uśmiechasz się cicho przez sen, a serce me mocno kołacze, bo nowy zaświtał nam dzień. Przed wieki w Betlejem miasteczku leżało na sianie Boże Dzieciątko, wyciągało rączki do królów, pasterzy, błogosławiono temu, kto w Niego uwierzył. Dziś Boże Dzieciątko też rączki podnosi i daje swe łaski każdemu, kto prosi. I wszystkie życzenia o świątecznej porze także błogosławi Dziecię Boże. My tu dziś prosimy, by Jezus, Syn Boży, na nasze życzenia swą rączkę położył. Świąteczna atmosfera wszystkim się udziela. Więc przyjmijcie dziś życzenia. Wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie, miłości każdej ilości i wokół pełno życzliwych ludzi. Thank you.
Dzień dobry. Drodzy goście, drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, dzieci. Wszyscy, którzy zgromadziliście się tutaj, aby cieszyć się razem z nami tą radosną nowiną. To jest czas Bożego Narodzenia, to jest czas życzeń i właśnie na życzeniach chciałbym się dzisiaj skupić. Chciałbym wam wszystkim tu zgromadzonym życzyć radości, miłości, poczucia wspólnoty, poczucia bliskości, może szczególnie z tymi, z którymi czasami może na co dzień trudno znaleźć wspólny język. Oby to poczucie bliskości świątecznej, noworocznej przeniosło się na cały rok. A ten nowy rok niech przyniesie jak najwięcej dobrych chwil, jak najwięcej szczęścia, niech zaraża was optymizmem, niech daje poczucie spełniania marzeń, planów i niech wiedzie się wam w tym nowym roku jak najlepiej. Mówimy o czasie Bożego Narodzenia, czasie, który mam takie wrażenie, pewnie ci, którzy już wiele Bożych Narodzeń mają za sobą, też mają takie wrażenie, że coraz szybciej te święta po sobie następują jakoś. Dzisiaj zresztą rozmawialiśmy z księdzem proboszczem i z panem dyrektorem o tym czasie, że dobrze byłoby, żeby on się jakoś tak zatrzymał i żeby ta świąteczna radość wydłużała się jak najprzyjemniej. Bo Boże Narodzenie to taki czas spotkania z bliskimi, czas wspólnego biesiadowania, cieszenia się i czas, który pozostawia po sobie wspomnienia, zapach choinki, zapach tych wszystkich pyszności, które na stołach się pojawiają. Pewnie najmłodszym najbardziej kojarzy się z szelestem otwieranych prezentów. Pamiętajcie, że prezenty to jest tylko drobny dodatek do świąt. Ale życzę wam z całego serca, zresztą wszystkim życzę, żeby święty Mikołaj odwiedził każdego z was. Żeby przyniósł prezenty, z których się będziecie cieszyć. A nawet jak się nie będziecie tak do końca cieszyć, bo z prezentami nie zawsze się trafia, to cieszcie się, bo pamiętajcie, że na świecie jest wiele dzieci, wiele osób, do których sanie świętego Mikołaja w tym roku też niestety nie trafią. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego na te święta, wiele radości, wiele wspaniałych, niezapomnianych chwil i wszelkiego powodzenia w nowym roku. Na koniec chciałbym jeszcze tylko dodać, że rozmawiałem dzisiaj telefonicznie z panem wójtem, prosił, żeby przeprosić państwa, że nie mógł być osobiście na dzisiejszym spotkaniu, ale też składa najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co najlepsze w tym nowym roku i wiele radości i świątecznych dniach Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Czy ktoś z szanownych gości chciałby zabrać głos? Pani Marzena chce zacząć? Proszę. Witam wszystkich serdecznie. I moi drodzy, moje drogie dzieci, droga młodzieży, wspaniały występ. Myślę, że każdemu się podobało. Jeszcze raz brawa dla was. I z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałabym wszystkim złożyć dużo zdrowia, bo jest najważniejsze, szczęścia, miłości, zgody między nami i w naszych rodzinach oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję.
Szanowni Państwo, drogie dzieciaki, uczniowie. Bardzo jestem zadowolony, że tutaj was jestem, dlatego że taką mnogością dzisiejszych wprowadziliście taki nastrój refleksji, nastrój zadumy, taki typowy nastrój świąteczny. Dziękuję bardzo wam za to i poprosimy jeszcze raz o oklaski dla tych oto artystów, którzy tak potrafili nas tutaj zjednoczyć. Zatrzymajcie się, ludzie, na chwilę. Prawda to jest, dlatego że dzisiejszy świat, który jest zapędzony, każdy pędzi za tylko dobrami materialnymi, często kosztem własnej rodziny. Więc w tym chociażby czasie świątecznym zwolnijmy trochę. Pamiętajmy, że obok nas są jeszcze inni ludzie, którzy wymagają z nami kontaktu, wzajemnego pocieszenia czy rozmowy. I niech tak będzie w ten świąteczny czas oraz w nowym roku. Wszystkim, którzy tutaj jesteśmy, składam serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych, ciepłych i rodzinnych przede wszystkim świąt, spokojnych. Dzieciakom wam życzę obfitego Mikołaja. No, chyba że nie zdąży Mikołaj przyjść do wszystkich, to wtedy na pewno przyślę do was poczteksem jakiś prezent. No bo nie wiadomo, czy on zdąży do wszystkich dzieci odwiedzić, bo tyle jest grzecznych dzieci, że nie wiadomo, jak to będzie. Albo wynajmie poczteks, albo będzie musiał zatrudnić nowych Mikołajów. Ale to już zobaczymy. To rodzice będą wiedzieli i powiedzą później, jak było z tym Mikołajem. Jeszcze raz wszystkim wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności na nowy rok. W jednej z kolęd śpiewamy 4000 lat oczekiwany. I znów dotykamy tego czasu. Pan dyrektor już wywołał u siebie w gabinecie, jak wspominał ten czas, oczekiwanie. 4000 lat oczekiwany, przepowiadany przez proroków, przez magów też, bo przecież jest ta strona wiary religijna, kiedy naród wybrany oczekuje Mesjasza, ale jest i ta strona ateistyczna, żebyśmy dzisiaj powiedzieli. Magowie, królowie, astronomowie, różnie ich nazywano. Aczkolwiek jedni i drudzy do żłóbka przyszli i się zatrzymali. Przypomina mi się dzisiaj taka może nieadekwatna, ale góralska anegdota, która mówi, że młody Juchas idzie halo, zobaczył Bacę, siedzi Baca i mówi do niego: Baco, jak macie czas, to co robicie? A Baca mówi: siedzę i myślę. Baco, a jak nie macie czasu, to co robicie? Ino siedzę. To jest właśnie to, trzeba się zatrzymać. I w naszym życiu, jak wspomniał pan dyrektor jeden i drugi, nie mamy czasu. Nie mamy na nic czasu. Dlatego życzę wam wszystkim dzisiaj, żebyśmy jak ten Baca znaleźli czas i trochę pomyśleli. Ale trzeba się zatrzymać. Trzeba zatrzymać się i myśleć. Wtedy wszystko się będzie w naszym życiu układać, czego wam również serca na te Boże Narodzenie i na Nowy Rok życzę. Chrystus przynosi pokój, a tego pokoju nie tylko w naszej ojczyźnie, bo jak widać nie dzieje się dobrze, ale również i na świecie bardzo nam trzeba. Trzeba nam
momentu, żeby się zatrzymać, trzeba momentu, żeby usiąść i trzeba tego czasu, żeby pomyśleć się nad swoją przyszłością. Tego wam serca życzę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim artystom. Jak zwykle jestem zauroczony występem tutaj w waszej szkole. Dziękuję bardzo.